Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Czesław Czechiński i witam was w kolejnym odcinku z gry Fallout. Dzisiaj trochę nietypowy, bo nie lubię nagrywać po ciemku, bo ta kamera jest słaba niestety, jak robię i nagrywam po ciemku. Więc dzisiaj tak testowo, mam lewy biały pulpit ustawiony. No i powinno być git jeszcze, jakbym ustawił na pewno OBS-a, to by było w porządku, ale tak przypadkiem rozpocząłem trochę nagrywanie, patrzę, a tam całkiem kurde nieźle mi dzisiaj widać. No, więc dzisiaj taki będzie. Wiem, że ktoś tam, pamiętam, narzekał zawsze, że fajnie cię widać, gościu. Jak nagrywałem, jak było ciemno i zapadło w pamięć, i teraz zawsze nagrywałem. Jak nagrywałem, to przy świetle po prostu włączonym, ale fajnie jest czasem tak sobie pograć i tego. Tak po ciemku, wiecie, na chillku. Więc słuchajcie, dzisiaj sobie tak gramy. Ja tylko przypomnę o łapkę w górę, o komentarzu oraz o subskrypcji. Możecie to zrobić. O tym, że możecie wpaść na inne filmy oraz różne inne kanał, na przykład mój drugi. Link masz oczywiście w opisie. Słuchajcie, za dużo się nie stało. W sensie wymieniłem sobie broń, to jedyne. Wziąłem ten rozpruwacz, bo jest totalnie broken ten rozpruwacz. I wszedłem i wbiłem sobie tutaj do tego garażu, powiedzmy, tam gdzie zakończyliśmy poprzedni odcinek wczorajszy. I moi drodzy, i tu mam jakiś włas i mogę otworzyć, znaczy nie mogę, ale proszę, mogę otworzyć to i możemy wbić tutaj, więc tak to wygląda. Where, nie wiem. No, o kurde, nie mam ammo. Oj, ty, nie mam ammo, co jest, całe ammo wywaliłem? Dobra, no nie mam, ale mam granatniki i miny. I rozpruwacz jest totalnie broken, więc jakoś sobie pewnie poradzimy. Nie lubię trochę walczyć na melee range, ale wchodzimy oczywiście, szukamy krypty, moi drodzy. Krypta 103, w ogóle miałem dzisiaj sen o krypcie. I taki falloutowy, ja nie lubię tego falloutowego stylu, w sensie ja mam tak często, że jeżeli coś gram, to mi siada to strasznie na banie, dlatego nie gram w różne gry o zombie, bo później nie mogę kurwa spać po nocy. I dzisiaj też nie mogłem spać, bo jest pierwsza w nocy, już się obudziłem, więc a poszedłem, no tak z 3 godziny spałem niestety. Chociaż Albert Einstein mówił, że jest warto tego, że tak, znaczy tam gdzieś czytałem, że podobno to Albert Einstein, ale w internecie to Albert Einstein wszystko mówi, a rosta na twojej buzi to jest od razu wiadomo co. Wiecie jak jest. Dobra, idziemy dalej, chciałem sobie pogadać. No, miałem dzisiaj sen o tym. Drzwi do krypty, proszę bardzo. Jest tak sprytnie ukryta krypta. Ciekawe kurwa, skąd my wiemy, że tu jest krypta, swoją drogą. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Panel kontrolny włazu krypty. Jo, pierwszy Rupert, to ja tak mogę zrobić? Ja mam tylko 6 ammo, ale Haron wyczuwa zagrożenie, zawsze. W drugą stronę się patrz. A to było działko, pamiętam. No dzięki za informację. No tak sobie zrobię, chciałem się wczuć na chwilę w rozgrywkę. Ja, no, chyba że to jest opuszczona jakaś krypta, albo coś takiego też może być. Proszę, że wrócimy do jakiejś krypty, to nie przypuszczałbym. Co jak co, ale bym nie przypuszczał, że będzie wracane do krypty. Posuń się, Haron, ty kurwa mi przeszkadzasz, rozumiesz? Wydaje mi nogi cierpną. Jak na prawej siedzę. A się wystraszyłem. Oj, sorry widzowie. Nie no, może jest słaba jakość kamery, ale nie jest najgorzej mi się wydaje. W sensie widać mnie. To dobrze. Znaczy, kurwa. No tak. Zależy. To co mamy na myśli dobrze. Będzie widać moje reakcje na różne rzeczy, a to. O to też chodzi. Robomózg. Czy my chcemy zabić robomózga? Ja bym zabił robomózga. To tylko robot, więc.
Aha, nie możemy. No nic, sorry. Żartowałem jak coś. Spoko, jesteśmy? No i koks. Dobra, to idziemy dalej. Szukam drzwi, bo to wszystkie te wejścia wyglądają jak drzwi. Ja się wystraszyłem, słuchajcie, bo tego. Bo to wygląda, bo zawsze na tej minimapie mam pokazane, gdzie jest jakby... Gdzie jest, słuchajcie, wróg, a tu nagle mi jakiś robomus wyskakuje. Tak to jest. No access. Siemalski. No dzień dobry, dzień dobry. A gdzie my właściwie, kurczę, idziemy? A nie wiemy. Może tutaj. Zaraz się wszystkiego pewnie będziemy dowiadywać. Dobra, na razie to ja bym sobie pozwiedzał kryptę. Czy ktoś tu w ogóle, kurwa, żyje? Co tu się, kurde, dzieje? To bym się chętnie dowiedział. Czy spotkam tu jakąś postać? 112, warning. To wszystko? To wszystko. I w tej krypcie znajduje się tylko i znaczy, bo to jest jakby krypta. Nie, mój stary nam tu przyszedł po coś. Tylko jeszcze nie wiemy po co. Znaczy, mniej więcej wiemy, jakiś projekt robić. A to co to jest? A to ludzie są. Lodzie. O kurde, ty. Ale dziwne to jest. Aktywacja. Motyl błogości. Do telefonu mogą korzystać tylko mieszkańcy, które mają na sobą krypty. O kurwa. No dobra, może monitor. Wyświetl status rezydenta. Nie mogę? Wyświetl poziom stresu. Nie mogę. Aha, czyli po kolei mam to. Stacja monitor. Aha. Dieter Steve. Wyświetl status. Tętno. Ciśnienie. Temperatura. Aha. Ty, poczekaj, co? Tętno 80 na minutę, bo on ciśnienia. Temperatura 0 stopni. Wykryto anomalię. Może on jest dedek? A co to znaczy płotry błogości, ty? Widzę, że coś ogląda, ale... Poziom stresu ekstremalny. Mieszkaniec wymaga pomocy medycznej. No to super. Nieznany. Tętno, ciśnienie, nawet temperatura w porządku. Możliwe uszkodzenie programu. Nie można zweryfikować ID mieszkańca. Proszę skontaktować się z przełożonym. Wyświetl poziom stresu. Podwyższony. Możliwe uszkodzenie programu. Widzę, że jest zajęty. Właśnie chciałbym... Bardziej co miałem na myśli to, żeby... Bo musimy znaleźć starego, nie? Henderson. Raczej nasz stary nie jest. Kurde, ja bym mógł nie wychodzić, tylko jakby... Nie wiem jak tu się cofnąć. Simpson. Dosłownie Simpson. Okej, czyli muszę gdzieś kliknąć byle gdzie, tak? Żeby wyjść. Nie, tutaj na to. Monitor obiektu fotel brak. I to już było? Nie. Poster. Ja tak patrzę, bo w sensie. Czy musimy mieć. Rozumiem, że ja muszę skorzystać z fotela błogości. Nie, rozumiem, że o to chodzi. Pineusbam. Tineusbam. Dobra, tak, bo to nie ma co klikać to. Czekam na jakieś może. Kurde, easter egga. Ale to jak ja mam? Co ja mam zrobić? To daj mi. No dzień dobry, dzień dobry. A dostanę ten strój czy coś? Teraz. A jakie. Co jest zadanie w ogóle? Załóż kombinezon. A dostałem go? A. No dobra. Dostałem. Ok, jak wyglądamy. A, stara dobra krypta. Usiądź w wolnym fotelu. No dobra. Gdzie jest wolny fotel? Tutaj. Dawaj szybki jeszcze. Usiądź. Wiedziałem, że tak będzie. Zmieciarki przyszły. Co się kurwa dzieje? O!
Wow, to my jako Kido. Hey there, sport. Beautiful day, isn't it? Say, you should go talk to Betty. She's waiting for you over on the playground. Have fun, sport. Jakaś misja? Timmy. Hi there, I'm Timmy. Wanna play? Szukam mojego taty. Your dad? Ah. I haven't. Did he get lost? Nie, to są jakby osoby? Możesz mi powiedzieć o tej okolicy. To są jakby osoby, które siedzą w fotelach? I żyją w tej wirtualnej rzeczywistości. Nic nie jest prawdziwe, to wszystko jakiś szalony eksperyment. Co ja mogę bić dzieciaka w tej grze? Mogę go pokonać? Bardzo bym chciał go pokonać, tylko ktoś czuje, że... że jest to niemożliwe, mam takie wrażenie. O, ale kurwa, dostał ciosa, potem pyk, prawy, podbrukowany, mamajma. Myk. Myk. Ja zawsze byłem właśnie dobry w takie szybkie gierki. Mimo tego, że nie grałem ich długo, to zawsze byłem koksem. Pamiętam jak grałem w... Dobra, wczytam to co? On mnie będzie gonić? Kurwa, synie, został mnie. Nie no, teraz mnie będzie gonić, błąd popełniony został. Aha, kurde. Dobra, może to jakieś skipniemy. Pamiętam, słuchajcie, jak... no i ta twarz wyskoczy. Dziwne. Pamiętam jak grałem w Paladinsy na streamie. Kiedyś grałem w Paladinsy, byłem... No, czułem, że byłem koksem, to nawet chłopy słuchajcie, znaleźli mnie... Mimo tego, że nie miałem wpisanego nigdzie streama, tylko nazywałem się jakoś Czechow albo coś takiego, to chłopy musieli przez Instagram znaleźć mnie na YouTubie, odnaleźć stream i zacząć pisać na streamie, że grałem i że jestem koksem. Ale mi to podboostowało ego, jeśli chodzi o te gry. Ale no, takie szybkie strzelanki czuję się dobrze. Zawsze jak na przykład strzelałem za WP, to powiem wam ciekawostkę. Zawsze w CS-ie na przykład, to miałem tak, że wiecie, za WP się czaisz, nie? Czekasz i pach, nie? I strzelasz. A ja zawsze robiłem coś takiego. Pach. Jak pojebany. Pach, tutaj. Później pach, tutaj. HD, HD mam. Jest posiadane, znaczy... Nie wiem, może jest w sumie. Mogę butelkę na mleko ukraść? Nie mogę. Czy nic mi o tym nie wiadomo. Może być, wiecie, nie zawsze tego. Ja mam tak, że muszę coś robić ciągle. To czasem. Pewnie zależy od dnia, ilości kofeiny, dobrości, pogody, wiecie, wiele aspektów. Ale jak dzień sprzyja, to mam tak, że muszę coś robić. Cały czas, jeśli chodzi o to, jestem bardzo niecierpliwy. Szukam mojego taty. Czy cię wiesz, gdzie on może być? No nie sądzę. Ładny dzień. Więc w Paladinsach się dobrze sprawowałem. Na pewno w Overwatch również byłbym dobrze, bo jestem bardzo... lubię takie szybkie gierki. I mi odpierdala, jak muszę gdzieś siedzieć. Natomiast, co ciekawe... w grze na przykład League of Legends gram postaciami mało takimi właśnie skillowymi i gram, znaczy skillowymi, w sensie no staram się grać mało takimi, które są zależne od tego, czy wygrasz linię, o to mi chodzi, potocznie nazwanymi też skillowymi. Broszura ze szkoły wojskowej. Ta broszura promocyjna Akademii Szkoleniowej Hofmana z hasłem zamienimy dzisiejszych młodocianych przestępców na przywódców przyszłości. No, problem z takimi zawsze broszurami jest taki, że nie działają. Największy. Ale plan był dobry. Radiacja zero. Dobra, idziemy na górę się wpakować. Co tu się dzieje? Mam taki dziwny niepokój, że zaraz się zesram. Co się stanie? Najstarego, no szukam, on z szafy, chłopiec.
wybiega. Wszyscy zaczęli spierdalać? Nie, no dobra, nie będę ich napierdalał, no. Ale śmiesznie, że daj opcję bicia. Może za trudne było usunięcie w sumie. To miał taki rowerek, pewnie nikt poprzypał. Dobra, rezydencja Rockwellów. Hello. Hello. Well, hi there. Czekam mojego taty. Your dad? No, I haven't. I'm sure he's around here somewhere. Możesz mi coś powiedzieć o okolicy. Roger suggested we move here. I don't quite remember when that was. It's very nice. We're doing quite well. Oh, you're such a kidder. Take care now. No jest to eksperyment, zdecydowanie. Pytanie jaki? Tu. Wałek. O, mogę kogoś napierdalać teraz wałkiem. Jak zajebiście. Good day. Jezus Maria. Nienawidzę takich gier. Nienawidzę grać w pociągu, by the way, w takie gry. Patrz, jak chłop przerażająco wygląda. Ja mam, jak to się... Gęsia skórka mam na całym ciele, gościu. Nie gram w takie gry, nie lubię. Jestem taką cipą, jeśli chodzi o to. Szukam starego. No i też tu trochę pizdzi, nie będę ukrywać. You won't find a day like this anywhere else. To pewnie prawda. Janet and I, well, we're quite happy here. Sure, sport, whatever you say. Czy to źle by było, jakbyśmy posiadali taką zaawansowaną technologię i mogli tak zrobić? Wydaje mi się, że nie. W sensie, że ktoś by się czuł szczęśliwy tutaj. Spoko. Mogę ukraść mu im garnki, a ja nie wiem, ile mam miejsca, weku. Tym razem nie masz nic ciekawego do położenia na biurku. A to ciekawe. O. Co ty pierdolisz, gościu? Ty, mogę mu... Naprawdę mogę go zabić, co jest? Ty! Ale jajca. Jak to symulacja, to można wczytać chyba, nie? Nie mogę majstrować przy ciele, ale mogę komuś przypierdolić pałką. Nie, jak to... To nie jest walec. To ludzie mieli kurwa takie telewizory kiedyś? Nie, no nie, to w grze komputerowej tylko. Nie było takich. Znaczy pewnie i dostaniesz taki taki kolekcjonerski. W istocie. No to co, od domu do domu już, nie wiem, no, Simpson. Szukam starego. But then I haven't really been looking for him. Sorry. Fajna sukienka. I suppose. I hadn't really noticed. Taki dość... Znaczy, nie wiem, kiedyś jak czytałem jakieś tam było przemiany. Tam taki jakiś kanał ma takie przemiany, że od tego do tego i na przykład zamazują tatuaże, to było... Sorry, kiddo. To było, że from pin-up to God, albo coś takiego, więc to nie wiem, czy to się nazywa pin-up, stylu pin-up, albo coś takiego, że też kiedyś, kurde, co to znaczy pin-up? Słyszałem to dużo razy i wiem, że to jest właśnie coś z takimi latami tymi. Ale o co to dokładnie chodzi, to w sumie nigdy się nie dowiedziałem. Well, there's certainly never a dull moment. I think it's like any other street, really. Always something to see and always something to talk about. Computer, what now? Why don't you go find Timmy and have a nice... O, jakby były takie symulacje. Ojejciu. Wszystko mógłbyś robić, gościu. Piękna sprawa. Ale z drugiej strony, w sensie tak szczerze, nie? W sensie tak byś wymaksował wszystko, nie? Zrobiłbyś wszystko, co jest możliwe, wiesz? Byłbyś mordercą. Byłbyś... No wszystko byś zrobił, stary. No, w sensie są jakieś zasady moralności, których każdy z nas by nie przekroczył, nie?
Ale większość rzeczy byśmy zrobili. Szczególnie, żebyśmy mieli pod uwagę, powiedzmy, że to jest symulacja, więc wiecie. Odczucia byłyby te. No to nie, to w sumie. Wysmarować się głównym, tak sobie pomyślałem. No i teraz sobie uświadomiłem, że. No, śmierdziałoby tak samo, więc kurde, nie wiem. Pewnie. No, więc każdy ma jakieś granice, ale i tak by zrobił masę kurwa rzeczy. I zajebiście by było, tylko co później? Kurwa, straszne nudy, nie? W sensie zajebiste, ale co później? Bo musiałem sobie fury zobaczyć. Robiłbyś wszystko i wszystko by ci się znudziło, bo człowiek, wiecie, człowiek zawsze potrzebuje czegoś więcej, więcej bodźców, więcej, 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 nie? No i mogłoby, znudziłoby się. Spoko, bo to trochę wprowadza nas w taki, jak to wyglądało przed wojną, nie? Terminal komputerowy, nie mogę. No. Także jest, jest jak jest. Czy ja tak mam od domu do domu chodzić? Będę, w sumie oddalę sobie monitor. Ja mam zawsze blisko straszny monitor, bo jestem ślepy jak kret. Deskorolka! Kurwa, no czemu nie mogę użyć? Hello. O, Jamalski? Gadaliśmy? Gadaliśmy. Fajna by była taka symulacja, ale tylko na trochę. Później takie nudy by było. I później też umówmy się, gdzie w bardzo dużej ilości procentów po takiej symulacji byłoby tak, że wracałbyś i patrzył na świat i myślał sobie, ja pierdolę. I później byś sobie ja pierhuper, a jakie narzędzie do prania mózgu to by było? Dla jakiejś kurwa Korei Północnej czy coś takiego, nie? Ja pierdolę. Byłoby wszystko by było śralnie, mógłbyś normalnie tego. Takie pranie mózgu byś robił. Robiłbyś prawdziwych maszyny byś robił z ludzi. Wreszcie ktoś, kto wie co tu się dzieje, jak ma się z tą wynieść. Just has to, but we're not in charge. He is, and he doesn't want us to wake up. What's in the movies? He calls himself Betty now, but he's still the same. He can put on a new face all he likes, but underneath he's still evil. Betty. Braun. Bastard thinks because he helped create this place, he's God here. But I know he still uses the fail-safe terminal. I know. Widziałem. Jakim cudem ty to wiesz? No, can't sleep sometimes. Hear voices. My own skin doesn't feel right. None of this is right. You've got to believe me. You've got to find. Ale no byłem już tam, kurwa. It's in the abandoned house. He doesn't want us going in there because he's afraid we might find it. It's the only terminal to the outside. The only way to shut the whole thing down. You've got to find it. No dobra. To rozumiem, że to nie tu. Terminal bezpieczeństwa, no... Czy o tamten chodzi terminal, co znaleźliśmy go wcześniej? Tylko kurwa nie wiem. Ta, będzie normalnie znaleziony. Gdzie był ten opuszczony dom? Który to był? No czy kurwa nie wiem w sumie. To ten? Ta. Dlaczego to zawsze musi być wszystko takie kolorystyczne? Dobra, nie widzowie, psycha mi siądzie, nie mogę, nie mogę.
Ale jest teraz... Ale jestem jasny. Nie, widzowie, psycha pójdzie... Nie będę mógł znowu spać. A dzisiaj jest jeszcze plan pospać, tylko nie wiem kiedy. Teraz, później, nie wiem. O, i tak jak jest jasno, to się od razu lepiej... Mam dziwne odbicie na szafie. Od razu lepiej jest. Od razu jest koksior. Dźwięk tego robota. Brak terminala niestety. No brak, albo ja czegoś nie widzę. Kurczę. Że jest tu jakieś tajne hasło albo coś takiego. Okej, czyli musimy hasło. O nie, czyli... Okej, czyli pyk, 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 pyk. Nie? To co jeszcze mogę kliknąć? Mogę tylko te rzeczy. Tak? Nie? Gdzieś mam wrażenie, że pod tymi schodami będzie, bo tu są tekstury lekko zbugowane. Mogę coś jeszcze kliknąć? Czekajcie, już wszystko wiem. Nie podoba mi się tylko, że gra mi dała to coś do walczenia. Kurwa, no. Tyk. No i widzicie? Coś tu nie gra, nie? Coś tu nie gra, widzowie. Pyk, to na pewno, to na pewno, to na pewno. I teraz... Teraz by się też przydało coś kliknąć. Tylko tak nie za bardzo jest co. O! Nie? Nie. Dobra, zagadki mózgowe, kurwa. To jest moja ulubiona część z gier komputerowych, to na pewno. Czy. No chyba nie o to chodziło. Co mam w ogóle na głowie takie? To pewnie zbugowane po prostu teksturki są. No i teraz... Aha, chyba że możemy z powrotem... No tak, nie debil. Okej, okay, jeszcze raz. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Kurwa. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Okej, okay, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Kurwa, pyk, 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 pyk. Nie, pyk, 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 pyk. Nie, pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. A źle? Pyk, 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 pyk. Ale mi ciary przeszły. Aktywacja. O
Otwórz program Chińska Inwazja. Co? Spis doktora Brauma. Tanquili Lane. Tam się zdziwiłem. Spokojny zakątek okazał się kojący. Choć nie specyficznie amerykański. Przypomina mi Kronach, miasteczko mojego dzieciństwa. Ta konkretna symulacja jest też ironiczna na swój piękny sposób. Jej mieszkańcy czują się naturalnie bezpieczni, jak w domu. Gdy zaczynam się z nimi bawić, gdy pryska iluzja spokojnego przedmieścia, czuję ich większą satysfakcję. Chyba zostaniemy w spokojnym zakątku naprawdę długo, bardzo długo. To jakiś chory psychol jest. Lubi się znęcać. Wizyt doktora Brauma. Domek wypoczynkowy. Try Dieters. Poślizgnęła się na oblodzonych samochodach domku. Wywinęła kozła i nadział się na zielone ogrodzenie. To było wspaniałe i do tego kompletnie nieprzewidywalne. Czy jesteś piękniejszego od widoku krwi na świeżo wpadłym śniegu? Już prawie zacząłem się zastanawiać nad zmianą otoczenia, ale nie do końca. 23 lata to długie wakacje w Alpach Szwajcarskich. Tęsknię za czym bardziej swojskim. Laguna Tukanów. W końcu dotarło do mnie, że symulacja Laguny Tukanów zużyła się. Męczy mnie już palące słońce i fale nieustannie rozbijające się o brzeg laguny. Już nie sprawia mi to przyjemności. Już nie sprawia mi przyjemności patrzenia, jak Simpson choruje na szkorbut, czy słuchanie wrzasków Neusbauna pożeranego przez rekina Mako. Po prostu się znudziłem. Czas znów zresetować symulator. Od wieków nie jeździłem na nartach. Wow. Ruchom kontrolę wersji. Otwórz program Chińska Inwazja. Chińska Inwazja. Awaryjny dostęp do procedury wewnętrznej. Wpis. Niezawodny terminal. Niekiedy zastanawiałem się nad wyciągnięciem wtyczki i zakończeniem zarówno tej symulacji, jak i mojego życia. W końcu z tego powodu poprosiłem o zainstalowanie programu Chińskiej Inwazji od generała Chase. Wyłączając zabezpieczenia, zadbałem o to, by mieszkańcy krypty 112 fizyczne ginęli, gdy ich awatary zginą wewnątrz symulacji. Prawdziwa śmierć, koniec symulacji, to rozwiązanie doskonałe. O kurwa, masz. Jest wysoko. No, przepraszam, że ja wychodzę tak jak debil. Oto prawidłowy kod wojskowy programu szkoleniowego, który pana zainteresował. Nie wiem, po co właściwie jest panu potrzebny i raz jeszcze podkreślam, że program ten nie jest przystosowany do uruchomienia na cywilnym sprzęcie. Szczerze powiedziawszy, nie sądzę, że uruchomi go pan na jakimkolwiek systemie, do którego ma pan dostęp. Jeśli jednak uda się panu uruchomić to bez zabezpieczeń, jak pan poprosi, obiekty doświadczalne zginą naprawdę, jeśli zostaną zabite podczas symulacji. Nie muszę... Aha, to dlatego chłopy były martwe, ale chore gówno. Nie muszę chyba dodawać, że oficjalnie wystosowałem odpowiedź odmowną. Generał Chase. Program szkoleniowy Armii USA. Cel: symulacja inwazji komunistów na teren USA. Dokumentację skrócono. A to jest dziwne, straszne, to po co? Uwaga, spowoduje to prawdziwy zgon obiektów doświadczalnych. Zachowa szczególną ochronę. No to może nie, co? Uruchom kontrolne wersji. Notatki wersji kontrolnej. Wyświetl pani kontrolne obecnej wersji. Przełączono kapsułę 01 w tryb wyjątkowy, włączono ręcznie bezpieczniki kapsuły, odpuszczono... Kurwa mać. To są widzowie. Wyświetl poprzednie notatki. Kolejny zakątek, okej, okay, usunięto coś tego. No to jest taki problem, kurwa, że jedyne co mogę zrobić to chińską inwazję. Uruchom. Aha! O kurwa. A o to chodzi. Nie rozumiem. A, czyli my jakby... Zyskuje karmę. Opuść taki... Czemu zyskuje karmę? Kurwa, czyli chińska inwazja, naprawdę. Chiński komandos, co jest? Czy my zabiliśmy właśnie te wszystkie osoby tego?
Przepraszam. Czemu dostanę za to karmę, kurwa? I co teraz? Jak ja mam to opuścić? Aha, drzwiami. Do you realize what you've done? You've triggered the failsafe, ruined everything. The subjects will die and I'll be stuck here in this hell alone. You ruined everything. Everything. Trzeba było skrócić ich cierpienia? No dostałem za to. Przecież to jest bez sensu, kurwa. Nie chciałem tego robić, ale nie było chyba wyboru innego. Chyba żebym poszukał dalej. Trzeba było skrócić ich dostęp. I to już koniec tury i odpowiada, jak ja pytam. It is not over. It is not over until I say so. Do you understand me? I. I just want things to go back the way they were. He's been right here the whole time. And you were too dense to figure it out. The dog, you see. Man's best friend. But now you've taken all my friends from me. Yes, I'm sure he's fine. No doubt, when you leave the simulation, he'll be waiting for you. But there's no one waiting for me. Powiedz mi o Geku? The Garden of Eden creation kit. It was for terraforming, for restoring the world after a nuclear disaster. Unstable technology, and ultimately boring. Why remake the old reality when instead you could create any reality you choose? Opowiedz mi o tym miejscu. Miejscu. It is my greatest achievement. The best of the many simulations I've run in these 200 years. I played with the others, but they bored me. This version never grew old. It amused me over and over and over kurwa, again. Jakbym był w niebie. My name is Stanislav. Stanislav. I'm a Vault-Tec scientist. I created this simulation for Vault-Tec, but for myself as well. It was my own design, my own perfection. A better reality than any other. Far greater than my work on the Geck. A więc Boga odejść? Isn't it obvious? You've run the failsafe, disrupted everything. I have no power over you. There's the door. Go. A tamci zginęli? Mam nadzieję, że nie, tak? Run along now. You can't do that here. And now you have to pay. No nic widzowy. Powiedział, że nie ma władzy, zaufałem mu. Czy klikam, bo może... Znaczy wątpię. Drogie. No dobra, gdzie jest pies? W sensie, tu jest. O! Zastępiec, czy jest tu jakiś inny jeszcze? Dobra, idziemy stąd. I co teraz? Co tu się dzieje? Halo? 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 No tu jakiś chłop był. Siema. O, stary! It's so good to see you, but what are you doing here? Co ty tu robisz? Mogłeś zginąć. I didn't expect Dr. Braun to be alive and insane. I thought I'd just find notes or holotapes. I needed information about Braun and his work on the Geck. To byłeś potrzebne ci informacje? Indeed. Braun's work, the Geck, was designed to readapt environments for living after a nuclear war. It's not entirely stable, but I'm sure the components of that technology are just what we need, what we've been missing all this time. I need to return to Rivet City. Once Madison knows about the Geck,
can get her to see that it really will work. A to ze mną, co ja mam zrobić? Yes, what about you? Why in fact are you outside the vault at all? I don't even want to know how you got out. As much as I appreciate your help, you were supposed to stay there, to make a life for yourself there, not out here. Ranić krzy... Kurwa, jaki lag mózgu. Are you so sure you know what you want from life already? Chrzanić kryptę. I suspect there's no going back for either of us. We'll just have to forge on ahead. Pewka. Myślę, że stary zginie. Tato, nie, nie idę z tobą, muszę się zająć. Okej, ruszajmy. That's my boy. Let's hurry. Now that I know what we need, I want to get back to work as soon as possible. O co chodzi z tą wodą? You grew up in had its own water purification system. Clean water was never a worry. Out here, things are different. Water out here is never clean, and almost always irradiated. It's barely able to sustain any kind of normal life. If we can change that, humanity has a real chance at rebuilding, starting over. Jak naprawdę zginęła matka? I understand that you have reason to question a good many things I've told you over the years. But your mother... I've never lied to you about what happened. Not once. Okay. She died giving birth to you. It was a difficult time. She was so eager to meet you, to make a place for you in the world. Yeah, she if nothing jump. Else, please believe that she loved you very much. Ja się odkryłem super taktykę, jak kiedyś mieć dziecko, bo chciałbym mieć później, co najwyżej tak w wieku 40 lat, ale jak będziesz miał dziecko w wieku 40 lat, to kiedy one dorośnie i będzie miało 20, to już będziesz miał kurwa 60, więc trochę dużo. Więc jak masz 40 lat, adoptujesz dziecko, które ma 10 lat i jak ona będzie miała 20, to będziesz miał 50, więc jeszcze jakoś ujdzie. Zajebisty pomysł, nie? Szczególnie, że jesteś, wiesz, bardzo do przodu z myśleniem i taki jesteś bardzo postępowy, to na pewno jakieś łatwiej to idzie, bo zamknięty można być w wieku 25 lat i 50-25, bardzo podobnie, ale wiadomo, że tym dalej w las, tym świat się zmienia i tym ty zostajesz przy swoim myśleniu, a świat idzie naprzód i tak dalej. Na szczęście ja mam takie myślenie, bardzo mam wrażenie przyszłościowe, więc bardzo śmiałe, że tak powiem. Więc no, myślę, że 50 lat będzie git. Tylko żeby zdrowie było. Nigdy w życiu nie powiedziałem. To jest strasznie dziwne, jak się mówi. Żeby tylko zdrowie pozwoliło. To jest takie klasyczne, co mówią zawsze jakiś tego, babciu. Jest to prawdziwe, a jakoś tak mi tak. Dobra. In the year before you were born, things became difficult. There had always been something of a mutant problem in the city, but it became worse. They attacked more frequently and more aggressively. Support for the project eroded as time went on, when we couldn't produce any significant results. Progress came to a halt. And then you were born. Your mother and I had talked about what to do when that time came. But then we lost her, and I had to make a decision. I chose to leave. From what I understand, things happened quickly after that. It became too dangerous for the others to stay, and so the project was abandoned. Dr. Lee and her team left for what became Rivet City. And Project Purity has started as an idea, really. Remember the Bible passage your mother loves so much? Yeah. Free, clean water for everyone. What a difference it could make in the lives of everyone here in the Wastes. Over time, that idea took the form of a purifier. Not like the one in the vault, though. This one was gigantic, capable of purifying millions of gallons of water at once. We used the old Jefferson Memorial for the location, right on DC's tidal basin. Someday soon, I hope you'll see. A wiem, o który chodzi, bo. Możemy chwilę pogadać? Of course, son. What's on your mind? Nie możemy po prostu wrócić do krypty? Now, I don't think the overseer would agree with that. Nadzorca to nawet nie żyje. But if we succeed, if we can make Project Purity a reality, we can create a new life for ourselves out here.
Naprawdę sądzisz, że możemy to zrobić, sprawić, że to działa? No, racja. That's why it's so important to find a Geck as soon as possible. It's the key to Project Purity. Rozumiem. Cieszę się, że udało nam się porozmawiać. While this isn't what I had in mind, it's good to have you with me. No to idziemy? Chyba jednym swoim zdaniem zamierza nikt się... Nie no, git. Idziemy, nie? Ja mam po prostu za nim biec, tak? Czy coś? Ale to tak, kurwa, głupie jest. Ty, zniknął mi stary. Co jest? Znowu skrypty. Znowu, kurwa, jesteśmy w krypcie i znowu mi stary znika. Sam, ale poczekaj, bo ja bym cię złapał, bo te... Kurwa. Chodź tu, gnoju jebany. Śmiesznie ukryta krypta. Czemu oni tak ukrywali? W sensie, no, mogę się domyślić temu. Pięściarstwo ilustrowane, proszę bardzo. Dopiero teraz, w poprzednim odcinku zauważyłem, że tak... O, a to nasi? Nie, to jakiś łowca, kurwa. Jaki łowca, ty? Łowca. A gdzie my idziemy? Do River City. To ja się nie mogę po prostu teleportować? Będę za nim zadupcał jak debil? To bez sensu jest. Przecież tak mam iść do River... Do River City, no nie będę przez nim bieg. Chyba zwariował. W łódce. Stary, stary leży najebany. Na Wersalce. Kiedy się opuszczało? Wiem, że tutaj był... O, tu. O. No nieważne. A mam w ogóle dwa znaczniki na mapie. O kurwa. Nie no, chyba sobie żartuję, że ja mam za starym iść. Idę do laboratorium, chuj. Chyba se dojdzie, nie? Mam nadzieję. Gdzie teraz? Tutaj. Teraz... Po mapie. Lewo. Tutaj? Nie mamy innego wyjścia. I te... O! Siemalski. Yes. No idź, Kosiu. I co on zrobić? Właśnie, no w laboratorium jestem. Siema. A może trzeba popatrzeć, aż stary zacznie interakcję z laseczkami do boju. I told you it would work, Madison. And now I can prove it. James, you're back. And with good news. I was right about Braun and the Geck. If we can find one, we can adapt it to work with the purifiers. I'd like to believe you, James. I really would. This is all just so sudden. Madison, I'm telling you, this is real. I talked to Braun himself. He confirmed it. Don't you see? This is what we've been waiting for. I don't know, James. So many years have passed. Is it really so? Nadal nie ustawiłem sobie, żeby wyciszyć. How could it not be worth improving the lives of everyone in the wasteland? What could be a more worthy endeavor? You haven't lost any of your passion, have you, James? It's as important to me as ever, Madison. I know it's important to you too. Let's finish it together. James, we don't have a gap. We can get a small team together, but we'll need proof that it works before people believe us. I know, I was thinking about that. The lab at the facility had some old pre-war computers that we scavenged. One of them might be useful. From the last reports, there's no power at the facility. Even if one of those computers had a database, we couldn't access it. That's why we're going to head over there right now and get things up and running as best we can. You know, if it were anyone else asking me to do this, I'd have them run right out of Riven City. And you know I wouldn't be here if I didn't think this would really work. It's time, Madison. Nie, Turka. Damn you, James. When this is all over, you owe me a drink. I'll get the team together. Thank you, Madison. It's good to be working with you again. Oh. Did you need something? Garza, when did you need something? Remove the empty is everything all right? Gardens and put in the fresh ones. Certainly, Jim. We need to get back to Project Purity. Computer there is our best chance to locate a Geck. A to nie jest niebezpieczne? But we have to try, don't we? It's too important for the people of the wasteland to let fear stop us now. We need to get moving right away. Are you coming with us?
Pewnie, że tak. Are you sure? If you change your mind. A co klikłem, kurwa? I'm not trying to put you off, but we need to get to project. Co klikłem? Zadania. Woda życia, tak, dołącz do naukowców. Pewnie, że tak. A gdzie mam to iść? Do pomnika Jeffersona idziemy. Moi drodzy. Także oczywiście to już sobie zrobimy w kolejnym odcinku, bo i tak te odcinki są dość długie, nie będę ukrywać, że 50-minutowe odcinki to jest długo, w sensie ja wiem, że to jest jeden odcinek dziennie, więc jak ktoś ogląda na bieżąco, to jeden odcinek to nie jest aż tak dużo. 50 minut, nie? Ale no... Dla mnie to jest dość sporo. Więc mam nadzieję, że docenicie to i zostawicie łapkę w górę dla mnie i komentarz oraz suba. Możecie też wpaść na inne filmy, linki w opisie oraz mój drugi kanał Instagrama Twattera. Wszystko tam jest pewnie. I wszystkie przyszłościowe, bo tak jak mówię, zawsze wiecie. Za 4 lata okaże się, że nowy portal jest popularny i człowiek zakłada nowy portal i wtedy daje link do nowego portala i usuwam na przykład Snapchata, którego nie używam. I fajnie by było tak wejść po 5 latach na Snapchata w sumie. 56 lat temu używałem Snapchata. Ktoś tam, wiecie, to nie, że jakoś, a może usunąłem w sumie. Kurde, nie wiem, nie pamiętam, może usunąłem. Ale fajnie by było tam wejść i zobaczyć, co tam się dzieje w sumie. Kurde, na czym teraz naszło. Będzie to sprawdzane po odcinku normalnie. Jutro, godzina 16, moi drodzy. Bo odcinki są oczywiście codziennie. Do zobaczenia. A, nie mamy muzyczki. Teraz to zauważyłem. Ja wyłączyłem muzyczkę z jakiegoś powodu, bo do czegoś mi była potrzebna. O, takie dlatego takie nudy i tak było mrocznie. O, z taką muzyką, widzowie. To już jutro. Trzymajcie się. Cześć.